Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt. Stary, mam prośbę. Możesz się tak nie wydzierać, bo twój głos jest naprawdę irytujący. Czy ja mówię sam do siebie? Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olech, a to są 2 minuty, w których dzisiaj opowiem Ci, jak zgasić panią z call center. Gdy dzwoni do Ciebie pani z call center, co robisz? O matko, znowu ta wredna baba. Przy czym oczywiście nie zakładam, że przy tym zachowujesz się jak gej. Przepraszam, dlaczego pani jest kretynką? Broń Boże takich tekstów. Szanuj pracę i szanuj człowieka, który jest po drugiej stronie, a teraz mój sposób na panią z call center. Dzień dobry. Struktury ego ulegają rozpadowi. Nie, dobra, to nie było to. Proszę pana, ja mam dla pana bardzo świetną, super ofertę. Telefon z tradycyjną klawiaturą, nie na abonament, za 50 zł miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami do naszej sieci. W jakiej cenie? Proszę pana. Nie, wchodzę w ten zły ton. 30 zł, niech będzie, to za 30 zł. Proszę panią, nadal nie potrzebuję drugiego telefonu. Naprawdę? Przyda się panu drugi telefon. Proszę pani, proszę zajrzeć do skryptu, który zapewne ma pani przed sobą. 3 razy odmówiłem, więc hej, dobra, dziękuję, do widzenia. To jest mój sposób na panią z call center, który sprzedał mi Arek, wystarczy 3 razy odmówić. I na serio, z tego co się orientuję i z tego co powiedział mi Arek i koleżanka, która pracowała w call center, jeżeli klient odmówi 3 razy, to można zakończyć rozmowę. Uprzedzam twoje pytanie. Nie wiem, czy wystarczy powiedzieć nie chcę, nie chcę, nie chcę, do widzenia. Ja rozumiem, gdybym ja był staruszkiem, to może ta tradycyjna klawiatura by mnie zainteresowała. Ja muszę se przesunąć, posunąć. To nie jest iPhone. Jeśli pracowałeś kiedykolwiek w call center, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Jeżeli masz inne zdanie, jeżeli chcesz się czymś podzielić lub pomóc innym, nam, naszej społeczności pozytywnych, daj znać w komentarzu. Moją inspiracją, natchnieniem był Arek Kożuch, mój przyjaciel, który jest informatykiem i który prowadzi bloga, i zapraszam was do jego wpisu na blogu Dlaczego warto mówić przepraszam, a sam Arek pisze o informatyce. Ja ci serdecznie dziękuję, tu w tym momencie oraz w karcie na górze wyświetla się odcinek Instrukcja Pralki. Jeżeli nie wiesz, co masz w swojej instrukcji pralki, to zajrzyj do tego odcinka. Dziękuję ci bardzo i zapraszam na mojego bloga Matt Olech. Jutro może pojawi się jakaś notka na blogu. A jeszcze jest taki czerwony przycisk, subskrybuj. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to ja Cię będę powiadamiał o każdym najnowszym filmie. Musiałem to powiedzieć. Dzięki Ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień, może w poważniejszym filmie, w czwartek. Na razie.